W tym odcinku chciałbym omówić zależność między cenami ropy naftowej i benzyny. Od razu widać, że jest między nimi wyraźna korelacja. Ten wykres to cena ropy naftowej w pewnym miejscu świata, bo ceny są różne. Jest wyrażona w dolarach amerykańskich za baryłkę. W 2008 wynosiła 100 dolarów, potem wzrosła do 140, spadła i od tamtej pory wciąż rośnie. Obecnie wynosi około 100 dolarów. To jest zatem wykres ceny ropy w dolarach za baryłkę. Natomiast wykres poniżej przedstawia cenę benzyny, która jeszcze bardziej zależy od miejsca, bo mamy bardzo różne poziomy opodatkowania paliw na świecie. I czasem też różne przepisy, ale głównie chodzi o podatki. Widać, że cena benzyny rośnie, gdy rośnie cena ropy. Jednostką objętości jest galon. Te ceny dotyczą Nowego Jorku. Korelacja nie jest idealna, ale widać, że cena baryłki ropy waha się dużo bardziej niż cena galona benzyny. Ogólny trend jest ten sam: gdy ropa rośnie, benzyna też. Chociaż nie zawsze o tyle samo procent, zależność jest ewidentna. Zanim wyjaśnię, dlaczego na stacji płacimy powiedzmy 4 dolary. I ile z tego to koszt ropy, ile rafinacji, a ile transportu, musicie wiedzieć skąd bierze się paliwo, które wlewamy do baku. Wtedy sami dojdziecie do ceny ropy, przepraszam, do ceny benzyny. Te dwa zdjęcia. Pewnie wiecie, co to jest. To wieże wiertnicze. Dwóch różnych typów. To morska platforma naftowa, a to wieża na lądzie. Obie jednak robią to samo. Wiercą w ziemi otwór, aż dotrą do złoża ropy, a potem ją wydobywają i wysyłają na rynek. Zwykle przez rafinerię. Morskie platformy są fascynujące, to arcydzieła techniki. Ustawiają się na powierzchni oceanu, spuszczają świder na dno i dopiero tam zaczynają wiercić, aby dotrzeć do złoża ropy. To cud techniki, ale praca na niej jest niebezpieczna. No i może wywołać katastrofę ekologiczną, jak pokazał przypadek platformy BP. Jest to jednak arcydzieło. Po wydobyciu ropy trzeba ją dostarczyć do rafinerii, gdzie rozdziela się ją na różne przydatne substancje. Transport od szybu do rafinerii odbywa się zwykle przez sieć ropociągów albo na pokładzie tankowca. To zdjęcie przedstawia główny ropociąg Alaski, zwany TransAlaska. Przesyła ropę z północnych rejonów Alaski na południe, gdzie trafia ona do tankowców, które rozwożą ją po całym świecie. Z morskiej platformy ropa może trafić od razu do tankowca, ale jeśli platforma jest blisko brzegu, zwykle przesyła ropę na ląd własnym rurociągiem. Stamtąd surowiec płynie do rafinerii lub do tankowców. Tak czy siak trafia do rafinerii. Możemy już zacząć ustalać, co składa się na cenę benzyny. Zanim dowiemy się, co właściwie rafineria robi, przyjmijmy, że obecna cena ropy naftowej wybrałem taką cenę z wygody, żeby łatwo się liczyło. Przyjmijmy, że obecna cena ropy to 90 dolarów za baryłkę. 90 dolarów. 90 dolarów za baryłkę. Baryłka to niebeczka, to jednostka równa się 42 galony, czyli jakieś 160 litrów. Jeśli powiem, że mam baryłkę wody, to znaczy, że mam 42 galony wody. Przy czym nie jest tak, że 42 galony ropy dają 42 galony benzyny. Z 42 galonów ropy naftowej da się uzyskać tylko 19 lub 20 galonów benzyny. Dla ułatwienia wybiorę 20. 20 galonów benzyny. Benzyny. A z reszty uzyskuje się inne rzeczy, inne produkty. 22 galony to inne rzeczy. Właściwie mniej niż 22 galony, bo to w części odpady no i nieco paliwa napędza sam proces. Nie będę pisał tej liczby. Reszta to inne rzeczy. Inne. rzeczy. Powiedzmy, że rafineria płaci 90 dolarów za baryłkę ropy. W tej sumie mieszczą się koszty i zysk producentów ropy, a także koszt transportu surowca do rafinerii. Załóżmy dla uproszczenia, że rafineria może sprzedawać ropę u siebie. Że nie musi dbać o transport. Załóżmy, że kontrahenci są gotowi kupować benzynę bezpośrednio w rafinerii i płacą 3,25 dolarów za galon. Zatem za benzynę odbieraną na miejscu w rafinerii klienci są gotowi zapłacić, przewoźnicy są gotowi zapłacić. 3,25 dolary i 25 centów za galon. A więc z każdej baryłki rafineria uzyskuje 20 galonów benzyny, którą sprzedaje po 3,25 za galon. Czyli mamy 20 razy 3,25 dolara równa się, 20 razy 3 to 60, a 20 razy 25 centów to 5 dolarów. A więc rafineria otrzyma za benzynę 65 dolarów. I załóżmy dla uproszczenia, że za inne rzeczy dostają 35 dolarów. 35 dolarów za inne rzeczy. Te inne rzeczy też są przydatne. To na przykład olej silnikowy, paliwo lotnicze, propan-butan. Każdy z tych produktów jest częściowo zużywany przez rafinerię. Podsumujmy zatem, co już wiemy. A więc, można to przedstawić następująco. Narysuję to tak. Wyjściowa cena to 3,25 za galon. To cena benzyny odbieranej w rafinerii. Narysujmy to tutaj. A więc narysujmy. Narysujmy to tak. Powiedzmy, że to 1 dolar, to 2 dolary, a to 3 dolary. Plus 25 centów to daje 3 dolary i 25 centów. Tyle dostaje rafineria. Oczywiście, to nie jest wszystko. Sprzedaż benzyny nie jest jej jedynym dochodem. Możemy uznać, że rafineria po przerobieniu tej baryłki ropy, za którą zapłaciła 90 dolarów, dostaje 65 dolarów za benzynę i kolejne 35 dolarów i 35 dolarów za inne produkty. Czyli łącznie dostaje ile? Dostaje 100 dolarów. Kupiła tę ropę za 90, zrobiła z nią co trzeba. I sprzedała za 100. Możemy więc uznać, że 90% przychodów ze sprzedaży idzie na pokrycie kosztów. Ropę naftową trzeba rozdzielić na benzynę i inne rzeczy. Widać, nie jest to takie proste. Zatem w naszym przykładzie lwią część tego stanowi koszt uzyskania benzyny. Oczywiście to zależy od kalkulacji. Ale lwią część nie koszt uzyskania benzyny. Lwią część stanowi koszt ropy naftowej. Natomiast to jest zysk, który rafineria wypracowuje. Stosunek dochodów rafinerii do poniesionych kosztów, czyli dochód ze sprzedaży produktów w stosunku do ceny zakupu ropy, bywa często określany terminem crack spread. Bywa określany terminem crack spread. Muszę to wyjaśnić, co rafineria robi. Otóż rozdziela ona ropę na jej składniki. Jest to dość prosty, właściwie niezbyt prosty, bo rafineria nie wygląda na prostą, ale w teorii to dość proste. Bierze się ropę naftową i podgrzewa się ją. I podgrzewa się ją. Podpisałem, żeby pokazać, że ropa staje się gorąca. To jest podgrzewacz, zasilany nie zawsze, ale zwykle zasilany produktami rafinacji. Płomie nie podkreślają, że wytwarzane jest ciepło. Następnie ropę naftową destyluje się w takich kolumnach, jak na zdjęciu. Rafineria ma mnóstwo takich kolumn. Każdy składnik ropy w kolumnie ma inną temperaturę wrzenia. Związki o długich łańcuchach węglowych mają wysoką temperaturę wrzenia, zbyt wysoką, by wrzały w kolumnie. Pozostają ciekłe i gromadzą się na dnie. Związki o nieco krótszych łańcuchach są na granicy wrzenia i trochę odparowują, ale podczas wznoszenia stygną i skraplają się. Umieszczając tu rurę, można je odessać. Związki o jeszcze krótszych łańcuchach dotrą wyżej, zanim osiągną strefę temperatury, w której nastąpi skroplenie i będzie można je odessać. Najkrótsze łańcuchy, takie jak propan butan, odbiera się na samym szczycie, a benzyny do naszych aut odsysa się gdzieś tutaj. Odbiera się ją gdzieś tutaj. Rozdziela się zatem ropę na jej składniki. Na przykład tu jest olej silnikowy do smarowania silnika, a nie napędzania go. A tu mamy paliwo lotnicze. Tych składników jest wiele, na przykład nafta. Z ropy uzyskuje się bardzo wiele substancji. Ale wróćmy do benzyny. Rafineria bierze 3,25. Teraz trzeba przewieźć tę benzynę. Powiedzmy, że to kosztuje 10 centów. Mamy więc 3,25 rafinerii i 10 centów za transport. To tutaj to 10 centów za transport. Napiszę skrótowo. Benzyna dociera do stacji, gdzie zostaje opodatkowana. Ten podatek jest różny w różnych krajach, a nawet w różnych stanach. Dla uproszczenia przyjmijmy, że podatek wynosi 50 centów za galon. To wartość zbliżona do obowiązującej w USA. 50 centów za galon wypadnie mniej więcej powiedzmy. wezmę nowy kolor, bo wciąż używam tego samego. Zatem to jest 50 centów podatku za galon. To jest podatek, który zasila budżet władz stanowych i federalnych. Policzmy: 3,25 bierze rafineria, plus 10 centów za transport to. 3,35 plus 50 centów podatku to 3,85. 3,85. Benzyna dociera na stację, gdzie musi kosztować więcej niż 3,85, aby stacja pokryła swoje koszty. Dlatego stacja sprzedaje benzynę po 4 dolary za galon. Powiecie, nie ma sprawy, to i tak stosunkowo tanio. Tak naprawdę tyle stacje zarabiają przeciętnie na galonie. Pewnie powiecie, że stacja zarabia 15 centów, bo to 4 dolary odjąć 3,85, w której to sumie są wszystkie koszty. Niestety sporo z tych 15 centów zabiera bank z tytułu kart kredytowych. Dlatego w Stanach wiele stacji daje zniżki za płacenie gotówką. Z tych 15 centów stacji zostaje. Średnio za obsługę kart kredytowych banki pobierają 5 centów. To opłata za transakcję kartą kredytową. Robi się tu tłoczno. Opłata za transakcję kartą kredytową. Czyli detaliście zostaje 10 centów. 10 centów marży. Mam nadzieję, że wiecie już, jak z ropy naftowej otrzymuje się benzynę i płacąc na stacji będziecie się orientować, jaka jest struktura kosztów i ile zarabia każdy z pośredników.